Witam, przedstawiam rower Merida Big Nine 500 Lite z 2019 roku w rozmiarze M. Jest to najwyższy model roweru do XC na sztywnej ramie, jaki produkuje Merida i oczywiście można go dostać w wersji aluminiowej jak ten oraz karbonowej. Co ciekawe, od 4 lat ta rama jest dokładnie taka sama i zmienia tylko kolory. W roku 2023 ta 500 przypomina bardziej 300 i przez te 4 lata jej cena wzrosła o ponad 1000 zł. Została zaprojektowana w Niemczech, ale pospawano ją na Tajwanie. Ma bardzo ładne polerowane spoiny, hydroformowalne cieniowane rurki z aluminium 6066, support Pressfit, który po 4 latach nie trzeszczy, nie skrzypi i nie ma luzów, obowiązkowy w tej klasie cenowej rozstaw Piast Boost oraz parę ciekawych bajerów, jak tylne widełki wykonane w technologii FlexStay. To znaczy, że ich rurki są tak wyprofilowane, żeby delikatnie się uginały i tłumiły drgania. Nie wiem jednak, czy w aluminiowej, sztywnej ramie ma to jakiś większy sens, bo ja tego zupełnie nie czuję. Ale może dlatego, że jestem przyzwyczajony do jazdy na fullu. Kto wie, może w odmianie karbonowej tłumi to lepiej. Świetną atrakcją jest też system prowadzenia pancerzy wewnątrz ramy o nazwie Smart Entry. Od góry są to aluminiowe, dość ciężkie skręcane inserty, które jak już wpadną Ci do ramy, łatwo można wyciągnąć przez otwór przy suporcie. Niezwykle zresztą podobny do tego zamawianego przeze mnie wcześniej Specialized Chisela, ale plotka głosi, że Merida i Spec mają bardzo dużo wspólnego. Big Nine jest wyposażony w solidny i trwały napęd 2x10 Shimano do RS-serii 6000 i co warte uwagi, korba jest w systemie Halotech 2. Powietrzny amortyzator SR Santor, który tradycyjnie wygląda i działa jak to Santor, a jedyne co z niego wyciekło przy serwisie, to kubeczek wody. Jest też jego nieodłączny bajer w postaci osi Kulok, której zresztą też nie lubię. Ośka SR Santor Kulok. Otwierasz, zamykasz, otwierasz, zamykasz. To się wtedy zaciska. Jak chcesz wyciągnąć, trzeba wcisnąć. A tak regulujesz długość. Reszta akcesoriów, jak zacisk, sztyca, siodełko, mostek, chwyty i kierownica z nawet fajną geometrią, są obrandowane przez Meridę. Ta 400 od serii różni się tylko tylną oponą i waży ponad 13,5 kg. A ja, klasycznie, postaram się, żeby rower był żwawszy, lżejszy, prostszy i wygodniejszy. Dlatego Maxxisy Icony zastąpiłem trwalszymi, szybszymi i odporniejszymi na przebicia zwijanymi Continentalami Race King z mieszanką Pure Grip. Napęd 2x10 uprościłem i odchudziłem o prawie 400 g dzięki sprawdzonej, leciutkiej zębatce Narrow White Decas. A bardziej wyprostowaną pozycję uzyskałem dzięki krótszemu mostkowi oraz kierownicy M-Wave z większym zniosem i bardzo przyjemnym gięciem. Linki do tych części znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Po tych zabiegach waga roweru spadła poniżej 13 kg i to z koszykiem Topika i dzwonkiem. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie namawiał nowej właścicielki na dalsze ulepszenia, bo Big Nine ma bardzo duży potencjał i myślę, że po zmianie kotwicy z przodu, nazywanej amortyzatorem, na milion razy lepszego RockShoxa Rebe i założeniu sensownych kół DT, jego waga spadłaby w okolice 11 kg, a to już naprawdę fajny wynik, jak na aluminiowy rower na normalnych częściach, bez grama karbonu, który mógłby śmiało konkurować ze Specem Chiselem, Giantem XTC czy Scottem Scalem.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!